Krakowia kontra UKS. Stepan Białas wybrał już meczową jedenastkę. Na trybunach prezes Janusz Filipiak, sektor rodzinny i wojewoda małopolski Janusz Sepioł. A oto drużyna Krakowi. Piotr Bania w bramce, Cabaj, dalej Radwański, Wiśniewski, Karwan, Giza, Rucidło, Baran, Moskała, Pawlusiński i Bojarski. 12 zawodnik to nasi wspaniali kibice. I zaczynamy. Na początek oprawcy przygotowali świetną choreografię złożoną z klubowych sztandarów i biało-czerwonych pasów materiału. A to już firma Jest Technik. Dzisiaj debiutowały przewijane reklamy. Jak widać, debiutowały nie bez problemów. To już kibice gości. ŁKS zjawił się w ponad 400 osób wspierany przez kibiców Resowi Rzeszów. Wydatnie wpłynęło to na poziom widowiska i atmosferę meczu. Oto kolejny element przygotowany przez oprawców. Gigantyczna flaga sektorowa przekrywająca cały sektor C. Kibice z Łodzi również przygotowali własne elementy oprawy. A to już elementy integracyjne. Krakowia przyłączyła się do śpiewania widzowie. A za chwilę dostało się Wiśle Kraków. Wysoka frekwencja, wspaniałe widowisko i naprawdę dobry mecz. Ta sielanka mogła trwać do końca, jednak kibice znaleźli sobie kość niezgody. A kością niezgody stała się... Rosunia od lat kreuje się na najstarszy klub w Polsce, choć wszystkie dowody wskazują jednak na Krakowie. W dodatku ŁKS zbezcześcił świętą zgodę Krakowi Arkę Gdynią. Dalej wydarzenia potoczyły się jak w kalejdoskopie. Co gorętsze, głowy fanów Krakowi nie wytrzymały. Błyskawiczna interwencja ochrony. I po problemie. Dalej mecz cechował już tylko sportowe emocje i fantastyczny doping. Kibice i piłkarze wierzyli do końca w zwycięstwo. Tomasz Wacek zaciskał kciuki. Cała ławka rezerwowych żyła. W 91 minucie wzmógł się doping. Kibice wierzyli do końca, że ŁKS można jeszcze pokonać. Stefan Białas jakby pewny swego. 92 minuta. Piłkę ustawia Marcin Bojarski. Rzut rożny dla Krakowi. I gol! Niesamowite! W 92 minucie Krakowia strzela bramkę na 1-0. Strzelcem gola Jacek Wiśniewski. Owacja na stojąco dla Jacka i odznaczenie w postaci żółtego kartonika. I oto 95. minuta meczu. Kontrowersyjny rzut wolny. Okrzyk radości, ale kto krzyczy? Tak, to ŁKS. W 95. minucie strzela wyrównującą bramkę. Strzelcem Tomasz Hajto. A to jest tylko krótkie wywiady strzelców bramek Tomasza Hajty i Jacka Wiśniewskiego i konferencja prasowa. To jest jednak grom nieprzewidywalną. Zwyczaj tak jest, że się strzela bramkę w 94. minucie. W niej może się wiele rzeczy wydarzyć. Właściwie powinno się ten rezultat dowieść do końca. Ono momentami stało na niezłym poziomie. Mecz momentami rzeczywiście mógł się podobać. Faul, który został odgwizdany, moim zdaniem to było na mojej wysokości, nie był faulem. Niekoniecznie ten rzut rożny Krakowi się należał. Rzut wolny też może nam się nie należał, także wychodzi na zero. Wychodzi na remis. To co, Jacek, byłeś przez moment bohaterem, a tam się... Później przez moment antybohaterem. No właśnie, kto miał kryć tego Hajty? Ja kryłem Hajty, no ale w sumie musiał tą piłkę głową, też bardzo dobrze gra. Głową, no i to nie jest moje tłumaczenie, no ale w ograniczonym czasie
znowu naszym kibicom Krakowia zafundowała program niedowiary, nie? No bo taka jest prawda. Myśmy w tej 95 minucie strzelilibyśmy tę bramkę na 1-0, to wracalibyśmy do Łodzi ogromnie szczęśliwi. Tak, jest remis, wywozimy punkt z ciężkiego terenu. I tym akcentem zakończymy naszą relację. Na teraz pasy Krakow.